I przy okazji gorącymi oklaskami podziękujmy piłkarzom Chojniczanki za wygrany 2-0 wyjazdowy mecz w Głogowie. Dokładnie tak, jeszcze raz gorące brawa. Ja ze swojej strony szybko przypomnę Państwu składy obu zespołów. KS Polkowice, bramka. Funkcje kapitanów swoich drużyn pełnią dzisiaj po stronie KS-u Polkowice Mateusz Bartczak, numer 24. Natomiast w Chojniczance z opaską kapitańską bramkarz Rafał Misztal, numer 12. Rozpocznie Chojniczanka i zawczasu proszę oczywiście o gorący doping dzisiaj. Również kibice KS-u Polkowice, tak więc wszystko gotowe na, miejmy nadzieję, dobry piłkarz. Bartczak dysponuje dobrym uderzeniem, przepraszam, to był Skrzypczak. Bryła, uwaga. I jeszcze dośrodkowanie i ponownie dobra interwencja Markowskiego, bohater tego meczu. On i Rafał Misztal, który w 30 minucie fantastycznie obronił strzał. Dwa strzały w zasadzie gości, co zapobiegło stracie bramki. Szuszkiewicz do Bryły. Bryła, dośrodkowanie i z rzutu rożnego rozpoczną goście. Odegrał do Dziubka. Dziubek z kapsą. Kapsa już na boisku. Dziubek, kapsa. No i troszkę za długo prowadził kapsa piłkę, mógł odegrać na... do tyłu, do Kusowskiego. Bryła. Szczepaniak. Zamknięta Chojniczanka. Jednak Kusowski po ziemi. Wybicie Sylwestrzaka, ponownie Kusowski do tyłu. Kapsa do środka, Bejuk. Jeszcze kapsa. Teraz Mikołajczak. No i złe zagranie Mikołajczaka za plecy Bejuka i Szczepaniak, Bryła, Bartczak. No i zdobywają kolejne metry gracze KS Polkowice, a teraz dopisało nam szczęście. Szczęście to mało powiedziane, bo prawdziwy cud zapobiegł bramce, stracie bramki teraz przez Chojniczankę. Najpierw poprzeczka, później słupek, a później jeszcze interwencja Misztala. Pierwsza zmiana w Chojniczance. Zejdzie z boiska Jakub Kapsa, numer 7. Natomiast w miejsce Jakuba Kapsy pojawi się oznaczony numerem 21 Marcin Garuch. Ostatnie minuty to zdecydowana przewaga piłkarzy z Polkowic. Kusowski, Misztal. I już Misztal w kierunku Mikołajczaka, ale Mikołajczak jest sama, a
obok niego trzech obrońców z Polkowic. Pozycja, z której można spróbować strzału na bramkę Rafała Misztala. Kusowski, jednak dośrodkowanie, dobra interwencja Sylwestrzaka. Szczepaniak, Sylwestrzak, Iwanicki, Dziubek, szansa na kontratak, Mikołajczak do Dziubka, po prawej stronie Garuch, Dziubek sam tutaj sygnalizował przewinienie gracza gości, ale sędzia nie zareagował teraz na te protesty Dziubka. Bryła, obok niego Lenart. Jeszcze gracze gości, uwaga, bardzo groźnie radzą sobie obrońcy Chojniczanki, ale no coś trzeba zrobić w grze naszego zespołu, bo od dłuższego czasu pachnie tutaj wyrównanie. Druga zmiana w Chojniczance, tym razem wchodzi na boisko Marcin Orłowski, numer 4. Zmienia natomiast Mateusza Dziubka, numer 11. Głową Mikołajczak, w kierunku Bejuka jeszcze jest Orłowski, Garuch wpada pole karne, czysta interwencja Szuszkiewicza. Mikołajczak, walczy Mikołajczak o odzyskanie piłki. Gracze KS Polkowice jednak dobre wyszkolenie techniczne. No i mają chyba przewagę w tym meczu, jeśli chodzi o posiadanie futbolówki. Uwaga teraz, Szczepaniak niecelnie. Rzut rożny dla Chojniczanki, dośrodkowanie, było blisko, aby uderzyć na bramkę, ale jeszcze jest szansa, Garuch i łapie piłkę bez żadnych problemów, Kazimierczak. Skrzypczak, dobry strzał i jeszcze lepsza obrona Misztala. Gorące brawa za to, co robi dziś Rafał Misztal. Ponownie Garuch. Bejuk, szansa na dobre dośrodkowanie dla Bejuka. Dobra interwencja obrońców gości. Lenart. Źle zabrał się z piłką Dominik Lenart. Teraz robi wszystko, by utrzymać piłkę jeszcze w boisku. Dobre podanie do Bejuka. Nie ma spalonego. Tomasz Bejuk, były gracz Pogoni Barlinek. Jeszcze Rysiewski. Rysiewski starał się tutaj krótką piłkę rozegrać. Dobrze wygląda ta akcja gości, Bartczak, Śliwiński, uderzy na bramkę Misztala, na szczęście niecelnie. Rysiewski delikatnie i piłka ląduje w siatce, chyba Markowski jeszcze trącił ją głową, to wystarczyło, by całkowicie zmylić Kazimierczaka. Prowadzimy 2-0. Można było bronić jeszcze tej dwubramkowej przewagi. Teraz gorące brawa, schodzi z boiska strzelec pierwszego gola Tomasz Mikołajczak. Zmieni go wracający po kontuzji Michał Szałek, numer 16. Dośrodkowanie Misztal, ktoś tam jeszcze... chyba Skrzypczak był bliski przecięcia lotu piłki, na szczęście Misztal spokojnie może rozpocząć z 5 metra. Lenart, dośrodkowanie, no i teraz Lenart musi szybko wracać, Markowski faulowany. Państwa i czwarta zmiana, Damian Rysiewski opuszcza plac gry, brawa dla Damiana Rysiewskiego, natomiast pierwszy raz w barwach Chojniczanki przy Mickiewicza wystąpi Patryk Laskowski, numer 6.
Nawet pierwszy raz tu. Spowolniona teraz akcja gości. Szuszkiewicz. Bartczak. Bartczak. Mózgiem drużyny jest w tej akcji Kusowski. Bez problemów Miszta. Strzelona bramka jeszcze dodałaby im nadziei na wywiezienie z Chojnic choćby punktu. Na trzy już raczej nie mają żadnych szans. Ale piłka jest nieprzewidywalna. Teraz Szuszkiewicz. Bardzo dobra interwencja Szałka. Zerwowych teraz wrzuca piłkę w pole karne. Audaś. Misztalne. Dobra interwencja. Kolejna w tym meczu. Oprócz strzelców bramek ewidentnie bohaterem tego spotkania także Rafał Misztal. Potrwa to spotkanie. Ale przejmuje piłkę Bejuk. Bejuk sam. Bejuk. Garuch! 3-0! Tu już nic nie ma prawa się wydarzyć. Chojniczanka to spotkanie wygra i to wygra zdecydowanie. Ponownie rozpoczęła pasę zwycięstw. Zaczęło się od jej 1-0 z Elaną Toruń, później 2-0 z Chrobrym Głogów, teraz 3-0 z KS Polkowice. No jak tak dalej pójdzie, to może być bardzo wesoło w Bytowie. Drodzy Państwo, wysokie zwycięstwo. Proszę jeszcze nie opuszczać stadionu, tylko brawami podziękujmy piłkarzom Chojniczanki za tak efektowną, wygraną z KS Polkowice. Gole strzelali Tomasz Mikołajczak, Michał Markowski, Marcin Garuch i dzięki temu wygraliśmy kolejny mecz z rzędu. Wygraliśmy go bardzo wysoko, bo 3-0. Na innych stadionach bramki w Kaliszu. Kalisja przegrywa 0-1 z MKS Kluczbork, Jarota Jarosin, Elana Toruń 0-0, MKS Oława, Rof Rybnik 1-1, Rozwój Katowice, Raków Częstochowa 1-1. Te mecze trwają. Nieoficjalna informacja jest taka, że przełożono mecz Lecha Rybnik z Górnikiem Wałbrzych, ale to nieistotne. Najistotniejszy jest fakt, że wygraliśmy 3-0 i wszyscy, mam nadzieję, widzimy się na wyjazdowym meczu Chojniczanki z Bytowią Bytów. Zapisy wciąż trwają, serdecznie zachęcam. Jeszcze raz gorące brawa dla piłkarzy w żółto-czerwonych strojach.